rozmawiając z tobą, zauważyłem, że no, masz chęć pomocy osobom uzależnioną od alkoholu. Czy to prawda, że chciałaś pomóc Agnieszce Kotlance? Tak. Z jednej strony znowu. Po wielu warsztatach. Ja się też uczyłam pomagać. Wiem, że nie da się pomóc osobie, która tej pomocy nie wyciąga ręki do ciebie, tak? Nie powinniśmy pomagać nikomu na siłę. Pomaganie jest skuteczne wtedy, kiedy osoba jest gotowa na to, żeby tę pomoc przyjąć, kiedy jej potrzebuje, kiedy poprosi. I wtedy to może być skuteczne. Czasami, jeśli pomagamy komuś na siłę, tak naprawdę krzywdzimy tą osobę, a później jak coś pójdzie nie tak, to my będziemy tymi winnymi złej sytuacji. Ale tak, był moment, kiedy próbowałam odszukać ją. Dotarłam nawet chyba do jej córki, ale nie dostałam żadnego namiaru na nią. I zrobiłam tyle, ile mogłam, aby nie mieć do siebie pretensji, że nie podjęłam żadnych kroków. Zrobiłam tyle, co mogłam. Nie dotarłam do niej, no ale widocznie tak miało być. Być może ta śmierć powinna też obudzić nas i powiedzieć, to jest choroba. Jeżeli spotkasz na swojej drodze osobę uzależnioną, zaproponuj mu pomoc, ale na pewno nie wytykaj go palcami, nie krytykuj, nie odrzucaj, nie opluwaj. To jest naprawdę ciężka, śmiertelna choroba. Bardzo ciężko przestać pić w momencie, kiedy jest się cały czas w problemie. Bo tak jak wspomniałam, pijemy, bo jesteśmy w jakimś problemie, w jakiejś sytuacji, w której się nie odnajdujemy. Jeżeli nie wyjdziemy z tego problemu, to bardzo trudno jest przestać pić. Ale znowu, jakże trudno zmienić swoje życie, zmienić środowisko, zmienić pracę. My się boimy zmian, a zmiana jest wpisana w nasze życie. Więc znowu, przestańmy bać się zmian. Jeżeli coś jest nie tak, jeżeli jesteśmy w miejscu, gdzie uciekamy od życia i pijemy, to zastanówmy się, czy nie lepiej zmienić coś w tym życiu. Być może czas iść dalej. Być może to, co w danym miejscu mieliśmy do zrobienia, do osiągnięcia, do nauczenia, już zrobiliśmy. Człowiek jest istotą, która do końca powinna rozwijać się, uczyć się, doświadczać życia, otwierać oczy i coraz dokładniej widzieć, o co tu naprawdę chodzi. Coraz bardziej ta droga powinna być, ta droga na zewnątrz tak naprawdę powinna być drogą do siebie, odnajdywaniem siebie w sobie, odnajdywaniem miłości i akceptacji w sobie i zrozumieniem, że nie jestem w stanie zaufać innym ludziom, jak nie zaufam sobie. Więc poszukujmy, zadawajmy pytania, zmieniajmy miejsca, wyciągajmy wnioski. A nie uciekajmy od życia, bo szkoda.